По-перше, хочу всіх привітати з завершенням регулярного чемпіонату. Попереду нас чекає найцікавіше – плей-офф. Будемо готуватись і будемо намагатись якомога краще зіграти в плей-офф. А що сьогодні стосується гри, дуже, я рахую, непогана гра вийшла з обох боків. І команда суперника добре виглядала, і ми намагались перемогти. Але рухаємось вперед і працюємо далі. Przede wszystkim gratuluję zakończenia pierwszej fazy sezonu. Teraz czekają nas najciekawsze mecze, czekają nas play-offy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to uważam, że wyszedł bardzo, bardzo, bardzo dobry mecz. Bardzo dobra jest drużyna naszego przeciwnika, czyli rekordu. No my będziemy starali się zagrać jeszcze lepiej. Od nich zwycięstwa. Idziemy do przodu. Wszystko przed nami. No kolejny mecz już ostatni w tym sezonie z bardzo mocnym zespołem. Myślę, że fajny mecz dla kibiców, niestety przegrany, ale jakby tutaj tak naprawdę najważniejsze było to, żebyśmy nie złapali jakichś dziwnych kartek i kontuzji, jakby to zostało, myślę, wykonane. I teraz szykujemy się na środowy mecz, też z rekordem, na play-offy. Powalczymy tutaj o to, żeby zrobić jakąś niespodziankę. A ja, korzystając z okazji, że przed tego wywiadu, chciałem pokazać prezent, który dostałem od jednego z kibiców, takiego żółwia. Chyba mi zasugerował, że już czas kończyć, więc chciałbym zaprosić wszystkich kibiców na mój mecz pożegnalny w najbliższą środę. Bądźcie z nami, bądźcie ze mną. Zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać i spróbować powalczyć o następną fazę play-offów. Będzie ciężko, ale to jest futsal, wszystko jest możliwe. Także dziękuję i jak najbardziej serdecznie zapraszam wszystkich. Bo dobra mecz nasza strona, też na Legia Mirren są te mecze, jak to będzie powód na futsal iść do góry, no, bo my chcemy grać w piłkę, bardzo dobra posiadanie piłki, ale bardzo ofensywna, ale też Legia, no, Legia wiemy, drużyna bardzo ofensywna, oni tam mają cel do czela bramki, a był łatwy mecz, na pewno też był szybszy mecz, no, bo był zawodnicy na parkietu, to jak chce grać, no. Ogólnie robimy nasza praksa, musimy wygrać dzisiaj i co dalej, bo Lubawa albo Piasso będzie. Ale koniec sezon, teraz musimy się koncentrować na play-off, będzie co będzie. Musimy rozumieć, jak chcemy być mistrz. Musimy wygrać najlepsza drużyna na ten tabela. Dzisiaj wygrywamy 3-2. Myślę, że po niezłym meczu pokazaliśmy jakoś, gdzieś tam mieliśmy swoje problemy w meczu, ale Taka chwila trochę nieuwagi Legii i zdobyliśmy dwie bramki, które przesądziło w wyniku spotkania. Myślę, że dobrze broniliśmy. Oczywiście popełniliśmy błędy w pierwszej połowie, gdzie przegraliśmy 2-1, natomiast stworzyliśmy wiele sytuacji i no i myślę, że to nie był jakiś super mecz, ale niezły mecz w naszym wykonaniu.